Cześć kochani, witam Was. Jezu, odzwyczaiłam się od nagrywania, bo nie nagrywałam już bardzo, bardzo długo. Ale wracamy, słuchajcie. Mogę być trochę rozczochrana, bo wróciłam z dworu i już nie chce mi się tutaj bawić w nic. Dobra, nieważne. Naturalna piękność jestem. Słuchajcie, witam Was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj podsumujemy sobie w końcu ten 2021 rok. Troszeczkę Wam opowiadam o statystykach, o tym, co się wydarzyło w moim życiu z każdym miesiącem, o tym, jakie książki przeczytałam w 2021 roku. I właśnie ten film będzie podzielony na trzy części. Po pierwsze będą to statystyki, po drugie będą to wydarzenia, które wydarzyły się w 2021 roku i trzecią częścią będą to wszystkie książki, które przeczytałam właśnie w 2021 roku. Także proponuję wziąć sobie kawkę, herbatkę i nie przedłużam, zaczynam trochę Wam opowiadać. Jak widzicie, nowa biblioteczka pięknie mi służy, jest piękny kadr. Tutaj już delikatnie zwiędnięte tulipany, które dostałam od mojego Mateusza na pewną okazję, ale o tej okazji dowiecie się, jak będę mogła Wam powiedzieć. Na razie jeszcze nie wiem, czy mogę, więc na razie to zostawiamy. I słuchajcie, zaczynamy pierwszą część, czyli statystyki. Nie ukrywam, że ja prowadzę statystyki. Prowadzę z każdym miesiącem, ile mi przyszło subskrybentów, jak to wygląda też na Instagramie. Robię to, ponieważ chcę zobaczyć, bo chcę zobaczyć, jakie treści Was interesują. Chcę zobaczyć, jakie filmy najbardziej Wam się podobają i dlatego to zaznaczam. Kiedy zaczynałam 2021 rok, miałam na kanale 2110 subskrybentów, a na Instagramie 862 subskrybentów. Natomiast kiedy spisałam statystyki 31 grudnia, to na YouTubie jest Was 6200, a na Instagramie 4076 osób. Więc 2021 rok to był po prostu taki skok i subskrypcji, i wyświetleń, i właśnie obserwujących na Instagramie, że to jest po prostu jakiś kosmos. Czyli łącznie, słuchajcie, na YouTubie przyszło Was 4110 osób, a na Instagramie przyszło Was 3214 osób. I to jest właśnie niesamowite, słuchajcie, jak zaczynacie rok i macie właśnie, tak jak ja miałam, te 2000 subskrybentów i nagle kończycie rok i widzicie, że jest tych subskrybentów ponad 6000. I ja naprawdę czuję z siebie dumę, czuję, że naprawdę w 2021 roku wkładałam bardzo dużo serca w ten kanał, bardzo dużo się angażowałam, organizowałam też sporo akcji, może nie były jakieś nie wiadomo jak spektakularne, natomiast dla mnie one były ważne, ale to o wydarzeniach później. Łącznie, słuchajcie, wstawiłam właśnie w 2021 roku 104 filmy, czyli to jest ogólnie bardzo dużo. To jest bardzo dużo filmów, gdzie, wiecie, film to jeszcze film. Nagranie filmu to jest ostatni etap, tak na dobrą sprawę, tego kanału. Ale do każdego filmu praktycznie czytałam książkę. W sensie takim, że żeby nagrać film dla Was, to i, wiecie, ja nie prowadzę kanału lifestyle'owego. Ja nie pokazuję, znaczy też pokazuję we vlogach. Natomiast częściej jednak na kanale znajdują się filmy takie a la merytoryczne, właśnie związane z książkami. Czyli przed tym, jak ja nagram film i zmontuję i wstawię, to ja muszę jeszcze książki te przeczytać. Więc w ogóle to jest dla mnie jakiś kosmos, że ja zdołałam wstawić właśnie 104 filmy. Oczywiście bookmas, no to było 25 filmów w samym grudniu, ale sam fakt tego, że to były 104 filmy, to jest dla mnie jakiś kosmos. Łącznie wyświetliło moje filmy 371 tysięcy razy. W sensie źle to powiedziałam, ale ogólnie wyświetleń miałam właśnie 371 tysięcy. Jeżeli chodzi o to, ile przeczytałam książek, to przeczytałam równiutko stówkę. Ja miałam pierwszy taki swój próg, to było 75 książek, natomiast kiedy przekroczyłam ten próg chyba w październiku, tak mi się wydaje, albo pod koniec września, to założyłam sobie tą stówkę. I po prostu pod koniec roku cisnęłam, żeby tą stówkę przeczytać
I udało mi się, udało mi się. Co prawda w grudniu troszkę oszukiwałam po prostu troszeczkę cieńszymi książkami, natomiast stówka pękła i to jest łącznie 37 421 stron. A teraz powiem Wam coś, jak ja to obliczyłam, słuchajcie, to ja się złapałam za głowę. Wiecie, ile kupiłam / przyszło do mnie nowych książek w 2021 roku? Jak zapytałam Mateusza, to powiedział 70. I już na mnie patrzy taki, że tak dużo. A ja mówię, że no troszeczkę więcej. I słuchajcie, w 2021 roku przyszło do mnie 195 książek. Albo ja kupiłam, albo dostałam od wydawnictw. Takie życie recenzenta, no co ja mogę poradzić? Dobra, słuchajcie. Także to jest koniec części pierwszej i przechodzimy teraz do części drugiej, czyli do wydarzeń, jakie były w 2021 roku. W 2021 roku stwierdziłam, słuchajcie, że co drugi miesiąc będę organizowała taki miesiąc z autorem. I właśnie w styczniu był pierwszy taki miesiąc i w styczniu czytaliśmy Samantę Shannon. Ja wtedy przeczytałam dosyć dużo, bo chyba Zakon Trzeba Pomarańczy i chyba czasu żniw troszeczkę ruszyłam. No i wiadomo, jeszcze w styczniu były moje urodziny. Przechodząc do lutego, to sobie tak, wypisałam, że zaszczepiłam się na COVID. Następnie zainwestowałam w sprzęt, czyli w nowy telefon, co też w sumie było jednak takim wyznacznikiem jednak do kanału, żeby właśnie tego Instagrama trochę lepiej prowadzić, żeby te zdjęcia były lepsze, czy nawet wstawki do vlogów. Bardzo mnie to męczyło, że tym moim starym telefonem nie mogłam nagrywać przebitek. W sensie mogłam, ale one były w takiej tragicznej jakości, że w ogóle to się nie dało publikować. A jednak teraz jak mam nowy telefon, to jest mi o wiele, wiele łatwiej i po prostu jak jadę nawet gdzieś, to nie biorę aparatu, tylko, bo stacjonarnie tylko w sumie nagrywam aparatem i update'y do vlogów, natomiast wszystkie przebitki, wszystko to jest nagrywane telefonem. I też w lutym był nasz wyjazd walentynkowy do Płocka z Mateuszem. Następnie w marcu był miesiąc z Anetą Miadowską i chyba w marcu też właśnie zaczęłam czytać Heksalogię o Dorze Wilk i wtedy też, nie pamiętam, ale tutaj też macie film, w którym czytam właśnie książki Anety Jadowskiej. W maju na majówkę byliśmy w górach, też było niesamowicie. Następnie w maju również tutaj zapisałam sobie reorganizacja. A, ja pominęłam jeszcze kwiecień, słuchajcie. W kwietniu wzięłam udział, jedyne wydarzenie w kwietniu, jakie się wydarzyło, nieważne, na moim kanale, to był udział w maratonie i to był chyba pierwszy udział w... Także tak się zaangażowałam w maraton i wtedy właśnie maraton prowadziły Zaksiążkowane i oczywiście Getbooki. Dziewczyn wtedy jeszcze nie znałam, byłam taką, wiecie, psychofanką dziewczyn i no musiałam wziąć udział w maratonie. No i był ten maraton. I nawet Wam się podobał i jest nawet taki bardzo spoko. W sensie jestem z niego naprawdę zadowolona. W maju, tak jak mówiłam, na majówkę wyjechaliśmy w góry. W maju też wyszłam ze swojej strefy komfortu i zrobiłam reorganizację swojej biblioteczki. Ale pomyślicie sobie, co to jest za zmiana w swoim życiu. A jest taka była zmiana, że ja zrobiłam tą reorganizację kolorową. Czyli ułożyłam książki kolorami, a ja nigdy w życiu tego nie robiłam, bo niestety sprawdziło się to i niestety, ale kolory w ogóle mi nie... Było mi strasznie niewygodnie, denerwowało mnie to, że jak przyszła mi nowa książka, to ja musiałam wszystko reorganizować, przemieniać, przekładać i tak dalej. I druga sprawa, nie mogłam znaleźć książek, po prostu nie mogłam się połapać, bo ja, powiecie, po okładce się kojarzy, ale czasami niektóre książki po prostu też grzbiet mają inne, więc nie. Zmieniłam to, no ale w maju taka zaszła zmiana. No i w maju też był miesiąc z Sapkowskim i wtedy też czytałam dużo Wiedźmina i zaczęłam Narrenturm. Natomiast nie dokończyłam Narrenturm i będę czytała od początku właśnie, bo to jest dosyć wymagająca książka. Następnie czerwiec. W czerwcu zmieniłam pracę.
w której aktualnie pracuję, czyli po prostu jestem teraz w marketingu, a bardziej teraz już się szkolę na SEO-wca. Nawet mam, słuchajcie, książkę sobie kupiłam, taka inwestycja w rozwój i chciałabym po prostu pójść w SEO w pracy. W czerwcu też byliśmy z Mateuszem na koncercie Dawida Podsiadło i to też było niesamowite wydarzenie. Bo wiecie, po tych lockdownach my z Mateuszem uwielbiamy chodzić na koncerty i strasznie nam tego brakowało. No i nie wiem, z rok temu chyba, w sensie rok przed wydarzeniem te bilety były zakupione, tylko tak czekaliśmy, bo ten koncert był cały czas przekładany i byliśmy właśnie na Leśnej Drodze i byliśmy wtedy w pierwszym rzędzie po prostu, więc też było niesamowicie. I w czerwcu też przeczytałam całą trylogię 365 dni. To też uważam, że to jest naprawdę wydarzenie, o którym warto powiedzieć w podsumowaniu tego roku, bo słuchajcie, pokażcie mi booktuberów, którzy przeczytali całą trylogię 365 dni. Proszę bardzo, wskazać mi booktuberów, którzy to zrobili. Czekam, napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Jeżeli znajdziecie takiego booktubera, który przeczytał 365 dni, to napiszę do niego i mu pogratuluję wytrwałości i po prostu wszystkiego. Vlog oczywiście z czytania 365 dni możecie znaleźć na kanale. Chciałabym Wam linkować te wszystkie filmy, o których mówię, natomiast nie wiem, czy nie zapomnę. Może jak o tym powiem, to nie zapomnę. No, także. Następnie lipiec. W lipcu ogromna zmiana, moja życiowa, osobista, prywatna, bo w lipcu przeprowadziliśmy się z Mateuszem do Warszawy. Zamieszkaliśmy razem, wyprowadziłam się z domu rodzinnego, no i wyprowadziłam się już chyba na dobre, tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy, czy będzie mnie denerwował, czy nie. W lipcu też był maraton 24-godzinny, który zorganizowałam pierwszy raz z kimś, a zorganizowałam go z Made by Caroline, właśnie z Karoliną. Zorganizowałyśmy taki maraton, że czytaliśmy książki w kolorach lata chyba? Taki był motyw przewodni. Bardzo fajny, naprawdę przyjemny maraton i właśnie fajne jest to, że organizowałam go pierwszy raz z kimś. I no i w lipcu też stworzyłam swoją nową biblioteczkę. Co prawda wtedy były dwa regały, ale też możecie znaleźć na YouTubie film z reorganizacją. Następnie w sierpniu nic się nie działo, absolutnie nic, pracowałam, no nic. Przejrzałam kanał, przejrzałam Instagrama, absolutnie nic się w sierpniu nie działo. Dopiero we wrześniu, tak na dobrą sprawę, wrzesień był przełomowy w tym roku. Wrzesień był przełomowy, ponieważ były warszawskie targi książki. A jak były warszawskie targi książki, to też osobiście poznałam dziewczyny. Zuzkę, Magdę i Nikolę. Co bardzo odmieniło moje życie, w takim sensie, że dziewczyny bardzo mnie wspierają w mojej pracy, widzą ile ja się staram, ile serca w to wkładam i tak dalej, więc parę razy udostępniły mój kanał na swoich social mediach. Dzięki temu bardzo dużo ludzi przyszło, bo spodobał im się mój kanał. Za co oczywiście dziewczynom bardzo dziękuję, bo dzięki nim w sumie dostałam takiej jeszcze większego powera do działania na tym kanale. Więc to się wydarzyło we wrześniu. Również we wrześniu pojawił się film na moim kanale, pierwszy w historii, w którym jestem z kimś. I właśnie to był film z Zuzką i z Magdą i z Nikolą, która była za kamerą. I to była pierwsza kolaboracja na moim kanale. Nigdy przez 4 lata, jak prowadzę kanał, nie nagrywałam z kimś filmu. Bo ja bardzo stroniłam od znajomości. Natomiast jak poznałyśmy się na warszawskich targach książki z dziewczynami, to po prostu zaiskrzyło między nami. No i się kumplujemy oczywiście nadal. No nie, jesteśmy w stałym kontakcie. I również we wrześniu wyjechałam do Poznania właśnie. Do Zuzy pojechałam na taki mini weekend. Zaprosiła mnie i byłam. Październik, słuchajcie, w październiku wybiło 4000 subskrypcji. Były krakowskie targi książki. W październiku również wybiły 4 lata kanału. I tak, to był wtedy październik, przełom listopada, wyjechaliśmy w Bieszczady, ale w październiku też była zła wiadomość. Złą wiadomością było dowiedzenie się o mojej chorobie,
Więc no niestety tu październik, mimo tylu dobrych spraw, zakończył się no dosyć dla mnie bardzo średnio ogólnie. No ale najważniejsze, że wszystko się wyjaśniło, no ale przez te x miesięcy jednak było słabo. W listopadzie zorganizowałam maraton 24-godzinny i to był maraton. Chyba nie wiem, czy pierwszy organizowany przeze mnie, jako że ja organizowałam maraton. Natomiast już nie pamiętam motywu przewodniego. Czy to nie były jakieś książki grozy albo coś takiego? No nie pamiętam. Natomiast był. W listopadzie również wybiło mi 5000 subskrypcji. I w listopadzie również byłam w Krakowie. Po co byłam w Krakowie w listopadzie? A, po prostu u Magdy. Do Magdy pojechałyśmy. I słuchajcie, w grudniu Bookmas. W grudniu dodałam 24 filmy, słuchajcie. 25, bo był jeden bonusowy. Zrobiłam daily, codziennie były filmy o 18, ani razu nie zawiodłam. I słuchajcie, nawet nie wiecie, jak ja jestem z siebie dumna, jak ja to mówię. Że nie ma żadnego ale. Film był codziennie. Codziennie. No i też oczywiście w grudniu wybiło mi 6000 subskrypcji. Więc tak prezentuje się wydarzeniowo mój rok. Bardzo fajnie uważam, no oprócz tej sytuacji z tą celiakiem, mogłoby tego nie być, no ale już przeżyjemy to. I teraz słuchajcie, przechodzimy do trzeciej części, czyli teraz zobaczycie wszystkie książki, które przeczytałam w 2021 roku. Jezu, ile ja będę miała wklejania teraz. Masakra. Także zapraszam. Stwierdziłam, że będzie o wiele w sumie przyjemniejszą sprawą, jeżeli nie będę wstawiła Wam, nie wstawię Wam tak na sucho okładek, tylko po prostu przejdziemy sobie przez mojego Goodreadsa. Także wejdziemy sobie na Goodreadsa. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie mnie na tym Goodreadsie obserwować. I słuchajcie, wejdziemy sobie w mój profil. Odświeżymy sobie, bo dawno nie odświeżałam. Dobra. I tak, to jest właśnie mój profil na Goodreadsie. Możecie mnie tam zaobserwować, jeżeli chcecie. I wejdziemy sobie... Gdzie to teraz było? Read. Dobrze, przewinęłam do początku roku 2021. Jak możecie zobaczyć, będziemy szli chronologicznie od stycznia do samego grudnia. Pierwszą książką, którą przeczytałam, to byli właśnie Anonimowi Heretycy, która była ok. Zatrzymać gwiazdy, Lot nad kukułczym gniazdem, no tutaj widzicie piąteczka. Bezgwiezdne morze, bardzo dobra książka również. Z realizmem magicznym polecam. Syn nieskończoności, no średnio. Była to dobra książka, natomiast zawiodłam się, więcej na moim kanale. To prawda, miałam bardzo mieszane odczucia na temat zakonu drzewa pomarańczy. Dowiedziałam się, że wychodzi drugi tom, więc zobaczymy. Chciałabym chyba przeczytać to jeszcze raz, no bo za drugi tom i tak planuję sięgnąć. Szept, bardzo dobra młodzieżówka, Ciemna strona, Kopciuszek i szklany sufit. W ogóle dlaczego to są dwie gwiazdki? Ja to zmieniam od razu. Bo tu powinna być jedna gwiazdka. Bardzo dobra książka In an Instant. Polecam. Mówiłam o niej Wam w filmie Fajne książki, o których mówi się za mało, czy jakoś tak. 13. opowieść. Też dobra książka o północy w Czarnobylu. Świetny reportaż właśnie o tym, co wydarzyło się w Czarnobylu. A ja, że mi jej powiedziała, Maresi. Powiem Wam szczerze, że nad Maresi również się zawiodłam. Nie wiedziałam, że... W sensie myślałam, że bardziej mi się spodoba po tych wszystkich ochach i achach, natomiast planuję ją kontynuować. Stulatek, który wyskoczył przez okno, bardzo fajna taka komedia o właśnie dziadku, który miał tam jakieś tam perypetie. Wieża Jaskółki, oczywiście Wiedźmin, Shiver, też dobra książka, kryminał, Cud Miód Malina, oczywiście Jadowskiej, Donato Carissi, tutaj no tak średnio, w ogóle Zodiaki to jest DNF, Grobowa Cisza, tutaj piąteczka, Stephena Kinga, książka Później, też mi się bardzo podobała, Trup na plaży, Martwy sezon, no i tutaj zaczęłam właśnie Heksalogię o Dorze Wilk i tutaj dałam jej 5 gwiazdek. Mroczna materia,
też genialna książka, naprawdę genialna i dałam jej 5 gwiazdek w ogóle. Ja zapomniałam, że ja ją czytałam w tym roku i nie dałam jej do najlepszych książek. Czy dałam ją? Napiszcie mi, czy dałam ją do najlepszych książek. Jeżeli nie, no to tragedia, powiem Wam. Margo oczywiście też przeczytałam. Lolitę Nabokowa, bardzo ciężka książka i w ogóle no tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Później miałam Farmakon przeczytany. Republikę Smoka, czyli drugi część Wojny Makowej i tutaj również 5 gwiazdek. Kwiaty dla Algernona to w ogóle jest książka mojego życia i ona, no każdy musi, każdy widz mój z prawdziwego zdarzenia musi przeczytać Kwiaty dla Algernona. To jest obowiązek. Portret Doriana Greya. Tutaj następne o Dorze Wilkton, to już 3 gwiazdki, no bo wiadomym jest, jak drugi tom jest niestety słaby. Klara i Słońce. Co się stało? Johnstone, też bardzo dobry reportaż, jeżeli ktoś interesuje się sektami. To jest właśnie sekta, którą zrobił Jim Jones i w latach tam 70. i 80. Tutaj Pani Jeziora, czyli w marcu, nie, w maju zakończyłam właśnie Wiedźmina. Później przeczytałam Pieśni Jutra, czyli trzeci tom Czasu Żniw, Powrót, Chór Świtu, Koniec Maskarady. Koniec Maskarady bardzo mi się podobał, chyba to był taki jeden z lepszych, jak nie najlepszy tom z całego Czasu Żniw. Dalej znowu Dora Wilk, To co zostawiła, też bardzo fajne zaskoczenie, bardzo mi się podobał ten thriller. Dom Głosów, to średni, no i później przeczytałam, jak widzicie, tutaj no nie poszłam jakoś super w gwiazdki, natomiast przeczytałam właśnie 365 dni całą trylogię i zrobiłam DNF-a na Pieśń o Achillesie, bardzo nie polecam. Melodia Mgieł, dałam jej 5 gwiazdek, zdaję sobie z tego sprawę, że ta książka wymaga pewnego rodzaju dopracowania, natomiast ja ją, ona mnie kupiła. Zanim Cię zobaczę, no taki romans w porządku, Bez matek, też bardzo ważna książka, natomiast na mnie jakoś nie oddała tych emocji, chyba co jak widziałam na innych oddała. Następ, znowu czwarty tom Dory Wilk, Horyzont Jakuba Małeckiego, to też będzie książka mojego życia, jest niesamowita, wspaniała, czytajcie Horyzont zdecydowanie. No i tutaj Sezon burz i całkowicie już skończyłam Wiedźmina. Piąty tom też Jadowskiej. Joseph, tutaj nad tą książką już troszeczkę mniej, aż tak mnie nie zachwyciła. Skończyłam Wojnę Makową, Płonącego Boga. Umami, też bardzo fajne zaskoczenie, dobra książka, polecam. Cień Wiatru, oczywiście, Park Jurajski, w ogóle patrzcie, co tutaj się dzieje w ogóle z gwiazdkami. Cień Wiatru, Park Jurajski, Dziwne Losy Jane Eyre, Koniec z Edim, to są wszystkie piątkowe pozycje, które ja Wam bardzo polecam, są świetne. Wszystkie te książki, które tutaj macie, są niesamowite. Uważajcie na Koniec z Edim, bo to jest króciutka książka, natomiast to, ile ona emocji w Was wzbudzi, to jest coś niesamowitego. Dziewczyna z kombini była w porządku, Druga szansa, średniawa. Kolejna książka Jakuba Małeckiego, Dygot, mi się tak średnio podobała, jakoś tak chyba nie potrafiłam się wgryźć w to. Dalej mamy, zaczęłam Władcę Pierścieni i tutaj dałam jej 4 gwiazdki, bo pierwszy tom był, w sensie ja doceniam opisy, naprawdę to wszystko, natomiast był dosyć nudny i dlatego dałam mu 4 gwiazdki. Tutaj Na wojnie nie ma niewinnych i to skończyłam właśnie też Heksalogię o Dorze Wilk. No i tutaj zakończenie bardzo mi się nie podobało, ale myślę, że jeżeli będziecie oczywiście chcieli, to nagram taką recenzję całej Heksalogii o Dorze Wilk, później reportaż Klawisze, następny reportaż o Tedim Bandzie, później Dom Stu Szeptów, dam jej tu 4 gwiazdki, ale nie, ja to zmieniam na 3, bo po prostu z perspektywy czasu uważam, że to była średnia książka. Wojna Światów, no 5 gwiazdek, bardzo dobra, W drogę, słabizna. Mój rok relaksu, bardzo dobra, piąteczka. Dlaczego kochamy? Tutaj tą książkę robiłam przy współpracy z wydawnictwem i naprawdę też bardzo ciekawa i bardzo mi się podobała. Pod kluczem, świetnie. W ogóle Głębia, dlaczego ja dałam 3 gwiazdki? Nie, po przeanalizowaniu sobie tego daję jej tylko 2 gwiazdki. Nie będziemy tutaj
bo z perspektywy czasu mi się nie podoba. No i tutaj mamy, słuchajcie, Frankenstein, obrona, poeta, strażnik i więzień. Tutaj wszystkie piąteczki, szpital przemienienia Lema. Do tej książki muszę wrócić, bo niestety, ale chyba nie do końca zrozumiałam jej przekazu i chyba muszę jeszcze raz na nią poświęcić trochę czasu. Dalej mamy tutaj po drugiej stronie książki Duna, pięciogwiazdkowa, moja kuzynka Rachela też mi się podobała, później opowieść graficzną Dune, dalej kontynuowałam Garstka z Ustki, tom trzeci, no, powieść graficzną 1984, 27 śmierci Tobiego Obeda, to też była bardzo mocna, ale bardzo dobra książka. Sztuczna broda Świętego Mikołaja, to jest dla dzieci opowieść, ale bardzo fajna, Złodziejki Świąt, no słaba bardzo książka. I tutaj zaczęłam kolejną tak jakby serię od Anety Jadowskiej i to jest właśnie Dziewczyna z Dzielnicy Cudów. Jak człowiek staje się mordercą, tę książkę bardzo długo czytałam, natomiast uważam, że jest ona warta tego czasu. Chłopiec z latawcem, no tu 5 gwiazdek, niesamowita, bardzo polecam. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, książka była spoko, natomiast bez jakiegoś tam większego szału. Furia Wikingów, to samo jak Stowarzyszenie. Pamiętam, książka ok, natomiast no jakoś na mnie wrażenia większego nie zrobiła. Szczurołap, to była powieść graficzna, bardziej komiks, też bardzo fajny. Playlist for the Dead ja tutaj dałam, bo ja go czytałam w maju. Natomiast zauważyłam, że mi się nie zgadza licznik z tym, co mam w maju, w tym, co mam w Goodreadsie, a tym, co mam w zeszycie. Tam brakowało mi książki i właśnie zobaczyłam, że nie mam tej książki, którą czytałam właśnie w maju. Ona była spoko. No i dwiema ostatnimi książkami, które przeczytałam w 2021 roku, to była Czuła Przewodniczka oraz Dwie Wieże. Uważam, że Czuła Przewodniczka jest bardzo ważną książką. No i tutaj drugi tom Władcy Pierścieni zakończyłam właśnie Tolkienem, więc bardzo, bardzo ładne zakończenie roku jak na to tyle. A teraz oddaję głos mnie już wizualnie. To by było na tyle, słuchajcie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego podsumowania. Późno, bo późno, natomiast fajnie mieć właśnie zakończony ten rozdział i uważam, że takie podsumowania są bardzo dobre z tego względu, że później jak będzie już 2023, to będę mogła sobie jeszcze podsumować, w sensie porównać to podsumowanie z tym podsumowaniem, które nagram w styczniu 2023 roku. A już jest ogólnie, jak to nagrywam, jest, słuchajcie, 18 stycznia, a już tyle się dzieje. Naprawdę nie spodziewacie się tego, co gdzie mnie zobaczycie, co zobaczycie. Ja aż sama nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. No ale dobra, już nieważne. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i napiszcie mi, jak Wy podsumujecie swój 2021 rok. Bo jestem ciekawa. Co takiego wydarzyło się fajnego, niefajnego właśnie w ubiegłym roku. Dziękuję za oglądanie. Cześć!